Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was dzisiaj w serii Question Time i odpowiemy sobie na pytanie How to learn English from YouTube Films? Czyli jak uczyć się angielskiego z filmów na YouTubie. Ponieważ tych materiałów anglojęzycznych jest dosyć dużo, są one naprawdę bardzo fajne yy, i możecie sobie je używać do podszlifowywania Waszego języka. Tylko żeby robić to skutecznie... Warto wiedzieć, jak to robić. Ja chciałam Wam dzisiaj zaproponować taką fajną technikę i dać Wam parę wskazówek, jak właśnie uczyć się z filmów. Przejdźmy sobie teraz do takich punktów, które będziecie jakby wykonywać, żeby właśnie uczyć się z filmów. Ja Wam teraz je teraz jeszcze szybciutko omówię, a potem pokażę Wam je na przykładzie jednego z filmów, który wybrałam. Więc pierwszy punkt jest taki: Choose the right film for you, czyli wybierz odpowiedni film dla siebie. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby film był mniej więcej na waszym poziomie. Jak to rozpoznać? Y możecie to rozpoznać tak, że y jeśli rozumiecie około 70%, czyli rozumiecie taki ogólny sens, a nie rozumiecie. Niektórych słówek, to znaczy, że film jest na waszym poziomie. Jeśli kompletnie nic nie rozumiecie, film jest za trudny. A jeśli rozumiecie każde słowo, to znaczy, że film jest za łatwy. Nie wiem, na jakim jesteście poziomie. Dla osób początkujących, mogę zaproponować szukanie filmów czy bajek, nawet dla dzieci, bo one mają taki dosyć prosty język, więc możecie sobie wpisać na przykład Learn English Kids albo jakiś tytuł jakiejś znanej bajki w języku angielskim. I na pewno coś wam się fajnego wyświetli. Jak już jesteście na takim troszeczkę wyższym poziomie, m, możecie wpisać sobie learn English, na przykład comedy, albo series, żeby jakieś seriale sobie znaleźć, y, których warto, y, które właśnie warto sobie oglądać, jakieś komedie. One też mają taki przystępny język, y, nie jest on... Taki bardzo jakiś trudny, ale jeśli, jeśli, jeśli jesteście już na dosyć wysokim poziomie, to najlepiej oglądać to, co Was interesuje, ponieważ jak będziecie w przyszłości rozmawiać z kimś po angielsku, to na pewno będziecie rozmawiać o, waszym, o Waszych zainteresowaniach albo Waszej pracy, więc warto właśnie w tych tematach mieć jakiś tam zasób słownictwa, żeby się wypowiedzieć. Więc tutaj możecie sobie oglądać jakieś wywiady z osobami, ze znanymi osobami, które Was interesują, albo właśnie wpisywać sobie nazwę swojego hobby do wyszukiwarki tam na przykład sport czy traveling, czymkolwiek się tam interesujecie. I jeśli już wybraliście dla siebie film, teraz nie. Jakby nie, znaczy, możecie oczywiście zobaczyć sobie e, cały film, ale jeśli chodzi o naukę, wybieracie sobie jakiś fragment. E, możecie codziennie sobie przerobić jakiś fragment tego filmu. Kilka sekund, może to być 10 sekund, może być więcej. E, I jak będziemy z tym fragmentem filmu pracować? Zobaczcie, oglądamy najpierw sobie ten film, ten fragment bez napisów. I próbujemy zrozumieć taki ogólny sens. Możecie sobie tutaj dać jakieś zadanie, na przykład próba wyłapania dwóch słówek, które już znam. I później y, oglądamy ten film jeszcze raz, ale tym razem włączamy napisy. Ja Wam za chwileczkę pokażę to na, na przykładzie. I sprawdzamy, ile zrozumieliśmy z tego, kiedy oglądaliśmy bez napisów, bo na pewno teraz już zrozumiecie więcej z napisami. Ale na pewno nie wszystko, dlatego kolejnym krokiem jest sprawdzenie znaczenia rzeczy, których nie rozumiemy. Uważajcie na, na translatory i słowniki, bo nie zawsze te znaczenie mogą wam dobrze przetłumaczyć. Fajnie jest, jeśli macie kogoś nauczyciela albo kogoś, kto zna dobrze język angielski, żeby was wspomógł, albo nawet kogoś właśnie z waszych znajomych, kto też uczy się angielskiego, żeby chociaż się skonsultować, czy, czy to dobrze rozumiecie. Kolejnym krokiem jest, kolejnymi krokami jest powtarzanie, czyli już tutaj. Uruchamiamy nasz aparat mowy i ćwiczymy zarówno y, mówienie, jak i rozumienie ze słuchu też nadal. Y, I tutaj najpierw powtarzamy z napisami. Zatrzymujcie sobie po prostu po jednym zdaniu i powtarzajcie za, y, za tym native'em, znaczy za tym bohaterem tego filmu. Niekoniecznie to będzie native. Y, możecie tutaj, znaczy, zwróćcie sobie tutaj uwagę na to, żeby y, bawić się w. Y, w dziecko, które przedrzeźnia dorosłego. Na pewno pamiętacie, jak byliście dziećmi i przedrzeźnialiście któregoś z rodziców, czy starsze rodzeństwo, i właśnie tutaj w taki sposób się zachowujcie. Chodzi o to, żeby jak najlepiej naśladować czy odwzorować tą postać, którą naśladujemy, no bo wtedy bardziej utrwalą Wam się takie, taka naturalna, właśnie ich mowa. Więc tutaj starajcie się nawet robić takie same miny, bo im więcej też emocji włożycie w powtarzanie, też tym lepiej Wam się to utrwali. Więc najpierw powtarzamy z napisami, później wyłączamy te napisy i powtarzamy, znowu zatrzymując sobie po jednym zdaniu, na przykład, znowu powtarzamy tylko bez napisów. W kolejnym kroku. Już nie zatrzymujemy filmu, tylko powtarzamy, mówiąc równocześnie z bohaterami. Okay? E, może Wam się to wydawać na początku trudne, ale nie poddawajcie się. Ja pamiętam, ta technika nazywa się shadowing, czyli tak jakby e, cieniowanie, e, to znaczy jesteście cieniem tej osoby, która mówi. Ona jest bardzo fajna i bardzo jest pomocna, właśnie zarówno w ćwiczeniu rozumienia ze słuchu, jak i w wymowie, bo naśladujecie, trzeba. Akcentować tak samo, trzeba mówić tak samo, i ona może wydawać się trudna na początku, ale nie poddawajcie się, ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie. Bo ja też pamiętam, że mi na początku to kompletnie nie wychodziło, ale z czasem było coraz łatwiej, i naprawdę coraz lepiej później rozumiałam, jak oglądałam jakieś filmy, czy tam no, filmy, czy jak ktoś do mnie mówił. Nie. I czyli tutaj powtarzamy bez zatrzymywania. I na końcu yy, możecie zupełnie wyciszyć, albo tak chociaż troszeczkę ściszyć, żeby tak ledwo co słyszeć, co oni tam mówią, yy, i udawać, że jesteście lektorem, czyli podkładacie głos do, yy, do tych bohaterów, tak? Podkładacie głos do tych bohaterów. I mówicie za nich. To też może być troszkę trudne, ale nie poddawajcie się, po prostu się tym bawcie. Nie stresujcie się, jak tam jednego słówka zapomnicie, jak wam coś nie wyjdzie. Każdą z, każdy z punktów możecie sobie tutaj, jeśli chodzi o to powtarzanie, każdy z punktów możecie sobie powtarzać trzy, trzy, czy nawet pięć razy i po prostu się tym bawcie. Bez stresu to ma być zabawa, to ma być przyjemne dla Was wtedy i wtedy efekty będą najlepsze. A ja Wam teraz jeszcze raz te punkty omówię, tylko przejdźmy sobie do y, przeglądarki i pokażę Wam film, który wybrałam. Ok, ja wybrałam taki film, y, gdzie jest fragment rozmowy y, kwalifikacyjnej. Y, jest on filmem upros z uproszczonym językiem, ponieważ jak widzicie tutaj, jest, y, jest to ze strony I Want to Learn, czyli są to filmy dla osób, które uczą się angielskiego, one zawsze mają ten język troszeczkę uproszczony. Więc y, teraz przejdziemy sobie przez te wszystkie techniki, o których Wam mówiłam. Czyli najpierw oglądam sobie fragment i próbuję wyłapać ogólne znaczenie y, bez napisów. Mary, czy masz jakąś doświadczoną pracę w kuchni? Nie, ale chcę się nauczyć. Pracuję ciężko i w domu. Okej, okay. nie, czyli tak próbowałam sobie tutaj wyłapać jakieś słówka, powiedzmy, że tego tak całe, w całości nie rozumiem. A teraz włączę sobie napisy, czyli tutaj są napisy. Jak będziecie wybierać film, to zwróćcie też uwagę, że film jest po angielsku i napisy są po angielsku, bo różnie to bywa. Więc zwróćcie sobie na to uwagę. I teraz, może ja to troszeczkę dam głośnie. I teraz cofniemy sobie jeszcze raz i oglądamy teraz z napisami, tak? Mary, do you have any experience working in the kitchen? No, but I want to learn. I work hard and I cook a lot at home. Okej. Okay. Dobrze, nie. No i teraz już tam powiedzmy, że czegoś tam nie rozumiałam, na przykład słówka experience, ale je sobie sprawdziłam i teraz już wiem, że to oznacza doświadczenie. Czyli Mary, czy masz jakieś doświadczenie w pracy w kuchni? Nie, ale chcę się uczyć. I dużo gotuję w domu. Więc już wiem co, co oni tam mówią, co to oznacza. I teraz przechodzę do technik powtarzania. Czyli najpierw zostawiam te napisy i powtarzam na razem z napisami za bohaterami. Zobaczcie. Mary, do you have any experience working in the kitchen? Mary, do you have any experience working in the kitchen? No, but I want to learn. I... No, but I want to learn. I work hard and I cook a lot at home. I work hard and I cook a lot at home. Ok, czyli powtórzyłam z napisami yy, i kolejnym krokiem jest to, że wyłączam te napisy i po będę powtarzać jeszcze raz, tylko bez patrzenia na nie. Mary, do you have any working in the kitchen? Mary, do you have any experience working in the kitchen? No, but I want to learn... No, but I want to learn. I work hard and I cook a lot at home. I work hard and I cook a lot at home. Ok, czyli powtórzyłam teraz bez napisów. Teraz yy, ta najtrudniejsza wersja, yy, czyli nie mam napisów i nie zatrzymuję. Będę mówić równocześnie z nimi. Mary, do you have any experience working the kitchen? No, no, but I want, but to, I want to learn. To I work, hard, I work and hard and I cook a lot at home. Okej, okay, czyli w tym samym czasie jakby mówicie. No i ostatnia e, technika, wyciszamy sobie. E, mam nadzieję, że zapamiętałam, co one tam mówiły. Dobra, i e, próbujemy teraz bez, w ogóle bez niczego. Czyli sami jesteśmy jakby lektorem, podkładamy głos. Mary, do you have any experience working in the kitchen? No, but I want to learn. I work hard and I cook a lot at home. Okay? Czyli właśnie w taki sposób sobie to ćwiczycie. I wierzcie mi, że jak e, tak to powałkujecie, a nawet zobaczcie, ile mi to zajęło. Jakieś niecałe 5 minut może, nie? Jak w taki sposób będziecie sobie pracować codziennie, zrobicie sobie fragment jakiegoś tam filmu. Wierzcie mi, że zobaczycie naprawdę fajne efekty, poprawi się Wasze rozumienie ze słuchu, poprawia, wzbogacicie swoje słownictwo, poprawi się Wasza wymowa. Będziecie na pewno mówić poprawnie, jeśli naśladujecie native speakerów, nie? Więc podsumujmy sobie jeszcze raz szybciutko te kroki. Czyli najpierw wybieramy sobie materiał odpowiedni, odpowiedni dla nas, później wybieramy sobie jakiś fragment filmu i oglądamy go z napisami. Następnie wyłacz, wyłączamy napisy. E, przepraszam, oglądamy go najpierw bez napisów, a następnie włączamy napisy i sprawdzamy, ile zrozumieliśmy. Jeśli są tam jeszcze jakieś słówka, wyrażenia, których nie rozumieliśmy, sprawdzamy, je sobie, sprawdzamy sobie ich znaczenie. Następnym, jak, następnymi krokami jest powtarzanie za bohaterami. Najpierw patrzymy na napisy i zatrzymujemy sobie po zdaniu, na przykład, i powtarzamy za nimi. Później powtarzamy, ale już bez patrzenia na napisy, a yy, kolejnym krokiem jest powtarzanie bez zatrzymywania filmu, czyli mówienie równocześnie z nimi, i na sam koniec wyciszamy sobie film i próbujemy powiedzieć to, co oni tam mówili. Więc yy, zachęcam Was do ćwiczenia sobie w taki sposób i, tak jak Wam już mówiłam, szybko zobaczycie fajne efekty. A ja Wam już dziękuję za uwagę. Był to film z serii Question Time. I do zobaczenia, albo do usłyszenia wkrótce. Gozia Piecha, Centrum Języka Angielskiego Cel. Pozdrawiam Was, hej.